Cześć wszystkim. Papa z Burger HD. Odcinek 9. Odcinek 9. I mamy w upgrade'ach możliwość kupienia różnych rzeczy. Jednak ja zbieram na przyspieszacz. Ale no mogę kupić tutaj jakieś plakaty. Za 120 jest, ale kupię ten jeden. No i teraz będziemy zbierać na przyspieszacz. Kupiłem tamten plakat, żeby może mieć lepsze wyniki za grill i za czekanie, tak? Bo o to nam głównie chodzi. I teraz będzie więcej pieniążków, nie? Lepsze tipsy będą dawać. Jak mamy ten kotylion przez 3 dni, nie? Przez 3 dni on działa przez 3 dni. No. Robimy zapas mięsa do 12. I więcej nie będę wstawiał dzwonków. Zrobiłem ich 7 na 5. A Kari. Odcinek 9 w Burger HD. W naszym maratonie jest odcinek 5. Czyli już doszliśmy do połowy. Teraz jeszcze druga połowa tych naszych odcinków zostaje do zrealizowania. I tą drugą połowę będę ustawiał wam na premierę. Tak. Wczoraj mieliście tylko 3 odcinki premierowe. Dzisiaj macie 5. Ok, zbieramy to wszystko. I teraz będziemy poprawiać. Nie będzie trzeba tego kilka razy poprawiać, nie? Na przykład teraz mogę spróbować wydać to bez poprawiania. I zobaczymy, czy nam dadzą 100%. Potrzebuję też sobie już przypomnieć, jakie mają limity te plakaty. Czy mogą mogą policzyć mi 100% u klienta i o to mi chodziło. Chciałem to sprawdzić i sprawdzone. Teraz Taylor. Czyli jeżeli temperatura będzie czerwona, a te procenty na tym mięsku nie będą jakieś duże różnice, czyli na przykład będzie 5%, to mi mogą dać 100% za mięso. Teraz jak chcę zdobyć 100% za mięso, to potrzebuję wydać to od razu. Przy okazji się dowiedzieć, czy przy takiej... Okej, perfect, jest i 100% za glut. Czyli za lekko ostygnięte mięso jeszcze mi 100% dała, bo to było lekko ostygnięte. Okej, czyli można się teraz bawić perfektami. No już peny, w porządku. Ok, trzeba trochę podgrzać, no za te to już nie będę miał tak fajnie, więc trzeba trochę podgrzać. Dobrze wiem, że... o, więcej nie trzeba. Dobrze wiem, że teraz to bym nie zdobył 100%. Już ta temperatura była, no, trochę bardziej niż nic, trochę niższa. Trochę niższe niż przy poprzednim. Trzeci perfekt z rzędu. Ok. Jesteś penny. Wow. Czyżby ten plakat za burgery trochę pomógł, jeśli chodzi o perfekty?
No, kliknij go. Dobra, bo nie chciało mi mięsa kliknąć. Okej, nie trzeba tyle razy tego przewracać. Jest jedno mięso, a drugie? Nie chce mi kliknąć, to ja przejdę do robienia. Do przyjęcia zamówienia siódmego. Czy ja mam dosyć mięsa? Wydaje się, że tak. No. Dlaczego to się tak blokuje? Okej. No. Odblokowało się. Jest robi. Nie wiem, dlaczego to mi się blokuje. Bo klikam na te mięsa, nie przestawiają się. Ósme zamówienie, czyli nie będziemy mieli 100% zaczekanie z całego dnia. Ile tego mięsa? 2, 4, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, okay, wykorzystam całe mięso. Trzeba mocno myszką nacisnąć, żeby mi żeby złapać mięso? Trochę to nie brzmi logicznie, ale okej. Dobra, pomidor. No jak było w grillu, no to klikało bez problemu. Jak miałem poza grillem, no to nie chciało mi tego kliknąć. I gdzie ja ci tu błąd zrobiłem, co? Robi. No teraz to bez problemu, bo mi to liczy kliknięcie. Kliknięcie, tak. Robiłem uważnie tego burgera dla Robiego, a i tak mi gdzieś policzył błąd. Taylor. Brąz u ciebie. 270 punktów. Ok, i teraz wszystkie. Trzeba podnieść temperaturę od razu wszystkim. Szybciej chyba ta temperatura teraz rośnie, jak mamy to światełko. Ok. Ten odcinek jeszcze na premierę nie ustawiam. Od następnego. Już tak. Hank. No, biorę za na 100% kolejne. Zdobyliśmy 3 perfekty pod rząd. Potem już przestały one wyskakiwać, jak już. Skupiłem się na przyjmowaniu zamówień. No, Penny. No i jak ładnie teraz, 100% za grill. Ten jeden plakat i od razu mamy tak ładny wynik. Jeden plakat wystarczył. To łatwiej będzie te pieniądze teraz odzyskać. Te 120, co wydałem na jeden plakat. Zaraz te pieniądze będę miał pewnie odzyskane. Może nie po tym jednym dniu, ale po kilku dniach. 350 teraz będziemy zbierać, nie? 350 lub jeżeli ktoś zamówi pierwsze mięso pod niebieski timer, to wtedy niebieski timer kupię. Stać mnie na niego, więc mogę. Rank 8 wbity, 94 za ten dzień. U Robiego się popsuło coś. Nie mogę powiedzieć, nie powiem co, bo nie jestem, nie wiem, czegoś chyba nie dostał, coś dostał źle. Sandwich Artist, to jest tytuł ranka 8, rank 9 wymaga przynajmniej dwóch dni, to już będzie teraz ten poziom, gdzie będziemy bardziej potrzebować na wbijanie ranków.
to już teraz. Spin and Saucy. Pierwsza próba nie wyszła. Druga próba. Druga próba wychodzi. W papasach HD chyba się nie losuje 200 dolców. Czy 200 punktów. No nie spotkałem się z tym. W papasach HD nie. W innych papasach to tak. Okej, do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć.